Dzień dobry. No to dzisiaj już czwarty dzień. Jak już ratujemy tą wartę H15. Zobaczcie, Coulon niby pokazał, że akumulatorek jest naładowany, 12,8V ma. Temperaturę mamy 25 stopni. I co, weźmiemy zwykły mikronik. No to zmierzymy parametry, jakie ma ten akumulatorek. No, na lepce mamy 950 rozruchu. Jest słabiutko. Zmierzone 446. Akumulatorek jest uszkodzony. Szkoda. Tu mam opornicę. Damy 600 amper. I zobaczymy, co ta warta siebie pokaże. 12,7. No, trzyma. I elegancko odbija do góry. Ciekawostka. No, mamy 12,76. Odbiło elegancko. Nie, chyba podłącz alfabata. No i zobaczymy. Jest prąd ruchu bardzo malutki. Raczej chyba z tego akumulatora nic nie będzie. Zobaczymy, co alfabet powie. Temperatura 25. On jest jakiś ciepły, ten akumulator. To będzie 105 amperogodzin. 105. No i już pracuje. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. 23 ampery daje. Ale zobaczcie, jak szybko napięcie leci. Amper. Zobaczcie, już 12V. Myślę, że zobaczymy, nie będę naprzód mówić. Zobaczcie, co tu nam przywieźli. Taki agregacik, maszyna sprzątająca. Tu takie akumulatorki, ogniwa małe. Będziemy sprawdzać, co tu jest nie tak. Co, Martynku, opowiadaj, co ty tu kombinujesz? Bardzo mocno są akumulatory rozładowane i ta ładowarka, co jest w zestawie, nie widzi tych akumulatorów. Mhm. Bo napięcie spadło poniżej 10V, a system jest na 24 akumulatory. Są głęboko rozładowane, no i trzeba było prostownikiem. I już tu nam ładnie ładuje, widzisz. Pan zostawi, mówi do 15, resztę dokończy ładowarką, odbudować gęstość. Możesz pokazać tu, jakie teraz już ma napięcie. To ile to już daje? 19 amper? No. 24 V. Popatrz teraz, bo już mamy 24,5 V napięcie. Mhm. No i fajnie jest. Trzeba czekać, nie? No tak, czekamy. Taka to u nas robota, nie? Podłączyli akumulatorki i można jeść kawę pić. Tak. No. Pozdrawiamy wszystkich widzów. Mieszko tu też ma zabawy. Mieszko, co ty tu robisz? Popsuło się. Zobaczcie. Jak go z rana rozpierała, jak zaczął kręcić, to ukręcił. Nie, bo to takie gówno, tak żeście naprawili na pół roku. Zasmarowali mnie, plastik smarować, nie widziałem. Bo tu u nas polamało się te kuleczka. Nie kuleczka, tu. No te. Nie, kuleczko jest, tu się połamało, tu. I to nie trzymało. No, a te kuleczka powypadały. Nie, kuleczka są. No, ostatnio widziałem, że kuleczka powypadały i tarło się po plastyku. O, i tu no. Jest
kuleczki są. No mówię, że kuleczki z tego plastiku połamałeś. No, no, tu patrz jaki fragment. No bo ten sznurek musi po tych roleczkach jeździć. No i tu jest ten fragment, co się... No. Mówię, dobra, już nie będę tego tak ratował. A to nie ma co ratować mi jak trzeba. Ile? 90 zł tylko kosztowało. Ale to już nie uratujesz te kuleczki, te plastyczki. To jest wszystko rozwalone. Masz płaski? Zużyte. Masz płaski czy bokiem? Jak widzisz, Mieszko. Z rana przyszedł pełen energii, jak zaczął kręcić śmigłem, to ukręcił, masz. No to zdrowie, chłop zdrowy, no to co? Ma siłę w rękach. To coś grzebie. Ale patrz, że szybko kupił, że dostał taką część. No bo była potrzebna. A co? Zaraz zobaczymy, ile ten prostowniczek amper daje na te akumulatorki. 13,5 ampera, tak? Tak. A jak ten przycisk ciśniemy? Człowiek 26 turbo dostaje. Niech się ładuje. No co, zobaczcie, nasza ta warta. Alfabat już skończył robotę. Namierzę w 97,5% pojemności. To czyli teoretycznie akumulatorek jest sprawny. Martin, czemu nie ma rozruchu w tym akumulatorku? A tego trzeba zapytać fachowców z warty. Czemu nie, tak no. jest? Czemu tak jest, że zobacz, pojemność ma, na ładunek przyjął, a rozruchu nie ma. Czekaj, nie nagrywaj, Marcin. Weź to rozłącz. Martin, to może spróbujemy go do geniusa podłączyć, jak myślisz? No próbuj, może się uda. Dobrze, to wyłączamy. No może testery zgłupiały. Może testery zgłupiały, Martin mówi. Teraz zobaczymy. Zmierzymy na rozładowanym, ile ma tego rozruchu. Jedenaście 4 V. Again. 950 jest na nalepce. Powyżej. Zobacz, 219 tylko. A jak ja mierzyłem, było 400 coś. No, naładuj go jeszcze raz i zobaczymy, co będzie. Jak myślisz, uratujemy go czy nie? Pomoże Ganiuś czy nie? Może pomoże. Jak umarłemu kadzidła. Słyszeliście? Dobrze, bierzemy go, podłączymy zaraz do naładowania, zobaczymy. Noko będzie 2. Powłączamy minusik. I tu przyłączamy. Mieszko mówi, że jest bardzo fajny tryb AGM Plus. Że on niby coś tam czaruje z akumulatorem i odsiarcza go. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. 25%. I znowu będziemy czekać. I to właśnie jest najgorsze w tym wszystkim, że trzeba czekać, nie? Nie ma tak, że od razu podłączył i od razu już wszystko wiesz. Nie, Martin? No ty jesteś cierpliwy, to. Tak samo jak ty. Martin to kompresorek podłącza. Na powietrze. Porządkuje to. Tu, żeby kulon miał co robić, to tu ładujemy nasze zastępcze akumulatorki. Tu na stole ładujemy wartę. Cały czas mryga na 25%. Czyli trzeba czekać. Myślę, że na jutro będzie to świadomo. Bo jak naładujemy tą wartę, to wtedy po prostu zrobimy test elektroniczny. Po prostu zobaczymy, jaki będzie rozruch ta warta miała. Nie wiem, jak ktoś z was ma więcej doświadczenia, kiedyś miał takie przypadki, napiszcie w komentarzach, czemu tak jest, że napięcia mamy dobre, a prąd rozruchu mamy taki mały.
i obciążenie opornicy trzyma elegancko. Co tu takiego może być? No a co, także życzę Wam miłego dnia, życzę Wam dużo zdrówka, życzę Wam wszystkiego najlepszego. Lajkujcie, subskrybujcie, piszcie swoje komentarze. Dziękujemy Wam bardzo. Pa.